To będzie naprawdę bardzo krótki odcinek. Jak widzicie po tytule Euro 2024, to wielkie rozczarowanie Gianluca Rossi, nasz bohater, nasz zawodnik, dla którego oglądacie tę serię, otrzymał powołanie na Euro, będąc najlepszym piłkarzem Ligi Włoskiej. Ale no, niestety, 5 minut odcinek, dawno takiego nie było, no bo ogólnie to miał być odcinek poświęcony tego Euro, a myślałem, że będzie lepiej. A wyszło jak wyszło. Pamiętajcie, pomimo tego, że to bardzo krótki odcinek, o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Bardzo dziękuję za nowe suby, za miłe słowa. Piszcie pytania pod tym odcinkiem lub pod postem na karcie społeczności do Q&A, które kiedyś tam nagram, więc zapraszam. A my przechodzimy do pierwszego spotkania z Ukrainą, w którym się działo. Podanie do Pranson, do Rossiego. Luka w swoim stylu holuje piłkę. Zobaczcie, jak się zabawi z Mudrykiem. Tutaj Szarapenko, co za akcja Rossiego, co on gra, Rossi, biega w pole karne, Gianluca Rossi, prawa noga, fatalne pudło, ale to naprawdę była genialna, indywidualna akcja Włocha. Kolejna akcja Rossi wchodzi w pole karne, prawa noga, to jednak nie jest jego lewa noga i niestety znowu obok bramki. Niestety Ukraina wygrywa, tutaj Rossi, idzie sam Rossi, schodzi do środka Rossi, lewa noga, Rossi, co za uderzenie, Gianluca Rossi daje wyrównanie Azurii przeciwko Ukrainie, kolejna kapitalna bramka w karierze, świetna indywidualna akcja, na razie to Rossi właśnie pcha, ciągnie reprezentacji Italii do przodu, zobaczmy tutaj na to jeszcze raz, szansa na gola 0, no ta, kapitalnie tu uderzył Rossi, co to jest za piłkarz, kolejny akcja Włochów. Niestety przegrywamy znowu. Tutaj podanie strzał. Niestety broni bramkarz i nie ma gola wyrównującego. No przegrywamy 3-1. Italii jeszcze było stać na jedną bramkę. Gianluca Rossi z drugim golem w tym meczu. No Rossi nie zawiódł. Zawiodła cała Italia. Drugi mecz jest meczem wszystko. Mecz z Walią będzie meczem wszystko. Rossi zabiera piłkę. Strzelił gola, to się cieszy. No ale niestety dwie bramki Rossiego nic nie dały, Włochy blamasz, obrońcy tytułu naprawdę się kompromitują. No i awans jest na włosku, gramy z Walią, jeszcze potem mecz z Hiszpanią. Ale to pierwszy mecz był tragizm, czas na mecz z Walią, tutaj widzimy Rossiego, który podbija sobie piłkę, na razie sobie podbija, sorry ten dźwięk, król strzelców i lecimy. Mecz z Walią rozpoczyna się od akcji Włochów. Wymiana piłki, Rossi otrzymuje piłkę, ale ten strzał był fatalny piłkarza, już Manchester United. Chwilę później kolejna akcja Włochów, tutaj wymiana piłki, Rossi tutaj traci piłkę, ale nadal Włosi ją mają. Prawa noga Rossiego, to jednak nie lewa, broni bramkarz Walii i niestety nie ma gola. Walia wygrywa 1-0, Rossi otrzymuje piłkę, no idzie sam, musi coś z tym zrobić, ale znowu jest na prawej nodze i ta prawa noga niestety nie ma gola. No prawa noga to służy mu do wsiadania do tramwaju. Końcówka meczu nie udaje się. Włochy odpadając Euro. Po zaledwie dwóch spotkaniach reprezentacja Italii żegna się z mistrzostwami Europy. Nie obroni tytułu. Rozczarowujący turniej. Gianluca Rossi widzimy, że jest bardzo rozczarowany tym 19-letni Włoch. Czy 18-letni, już nie pamiętam ile ma lat. Jest wielce rozczarowany. Kamery na niego. No pogra spoko turniej, ale koledzy nie dociągnęli. I ostatni mecz z Hiszpanią jest meczem o nic, o honor, jak to się mówi. No ale w ostatnim meczu nawet z Hiszpanami był dramat. Zobaczcie ten skład Hiszpanów, stwierdziłem, że wam zostawię. No i lecimy do tego ostatniego meczu na Euro. Rossi otrzymuje piłkę, no Hiszpania prowadzi. Rossi idzie sam, wchodzi w pole karne, prawa noga. Tutaj jeszcze myślałem, że to dobije, nie? To Barella chyba był, czy Chiesa, niestety się nie udało. Druga połowa, Rossi otrzymuje piłkę, idzie sam, schodzi do środka, wchodzi pole karne, no ale nawet z lewej nogi Rossi nie mógł strzelić gola w tym meczu. Niestety wielkie rozczarowanie na Euro 2024. Włochy odpadają po fazie grupowej. Rossi strzelił trzy bramki. Tak, trzy bramki strzelił? Nie, dwie bramki. Co ja gadam? Rossi strzelił dwie bramki. No ale ogólnie cała reputacja nie dojechała. Bardzo rozczarowany jestem, młody Włoch. Uciekł mu Scudetto, uciekł mu finał Ligi Mistrzów, bo niestety nie udało się Milanowi awansować, wygrać Scudetto.
No i kończy sezon rozczarowaniem na Euro 2024. Jak będzie wyglądał trzeci sezon, dowiecie się już prawdopodobnie w piątkowym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za ten krótki materiał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To tyle. Dzięki, na razie.